Witam Państwa serdecznie. Dziś wracamy do kickboxingu. Nieprzypadkowo jesteśmy świeżo po Mistrzostwach Polski w kickboxingu w formule Kick Light w Kartuzach. To były Mistrzostwa juniorów i seniorów. Ze świetnej strony pokazali się gospodarze, drużyna PCNP Rebelia Kartuzy. Jest dziś z nami trener Patryk Zaborowski. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Mateusz, zdobywca złotego medalu na tych właśnie mistrzostwach. Cześć wszystkim. Zaczniemy od Ciebie, Patryk. Na gorąco, jakbyś podsumował te mistrzostwa okiem Twoim trenera. Dumny? Tak, jestem bardzo zadowolony. Ten obiekt, który stworzyliśmy, pokazuje teraz, że mamy narzędzia do pracy. I mówimy możemy... o tym obiekcie. Tak, mówimy o tym obiekcie, o Kaszubskim Centrum Sportu Walki. Pokazuje nam, że w momencie, kiedy mamy narzędzia pracy, to możemy szlifać te nasze drobne kaszubskie diamenty. Już przechodząc do konkretów, ile medali się udało ugrać? 9 medali, zdobyliśmy 9 medali, 4 złote i 5 brązowych. Któryś z tych medali jest według Ciebie jakimś zaskoczeniem, z któregoś z nich jesteś bardziej zadowolony, czy stawiasz się na równi? Wszyscy moi chłopacy w klubie wiedzą, że dla mnie nie ma lepszych bądź gorszych zawodników. Mistrz świata zawsze będzie taką samą osobą dla mnie, jak gościu, który przyjdzie, jest osobą początkującą, ale bardzo dużym zaskoczeniem był medal tutaj obok siedzącego Mateusza, którego to były pierwsze mistrzostwa Polski i udało się nam zrobić tak duży sukces. Właśnie, Mateusz, wywołany do tablicy. Powiedz trochę, ile walk, jak oceniasz poziom, czy łatwo było, czy ciężko, czy sam jesteś zaskoczony takim sukcesem? Jeżeli chodzi o poziom, no był bardzo wysoki, tak, nie ma łatwych walk już na mistrzostwach Polski. Generalnie stoczyłem 3 ciężkie walki i decydowały same końcówki. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Właśnie, jesteś bardziej przeważa to uczucie szczęścia, że udało się ugrać już mistrza Polski, czy wręcz to zaskoczenie, że pierwsze mistrzostwa? Pewnie bez jakiegoś takiego spięcia potrzebuje tego oczekiwań dużych, a mimo wszystko? Pomysł był taki, żeby po prostu wyjść i zrobić swoje, dać dobre walki. Tak z trenerem mieliśmy poukładane. Nie? Co się będzie działo, zobaczymy dalej. Na pewno nie możecie zdradzić tego, jak się przygotowywaliście, ale na pewno były to ciężkie treningi. Ciężkie. To jest jednak poświęcenie, tak? Jeżeli się temu podejmujemy jakąś pracę, to robimy to na 100%. Patryk, jak ty ocenisz poziom w ogóle tych mistrzostw? Poziom mistrzostw był wysoki, jak co roku. Świadczy o tym chociażby liczba zawodników, gdzie w początkowej fazie w systemie internetowym, systemie zgłoszeń Polskiego Związku Kickboxingu zgłosiło się 280 zawodników. Z całego kraju? Tak. Docelowo przyjechało do nas 232 z 50 bodajże 4 klubów. Elegancko. Także, tak jak mówiłem, poziom był wysoki. Tutaj to, co kolega wspomniał przed chwilą, te wszystkie walki, które udało nam się wygrywać w końcówce, są efektem bardzo ciężkiej, mozolnej pracy siłowo-wytrzymałościowej, stacjonarnej, typu cardio, którą dopiero teraz możemy realizować właśnie w Kaszubskim Centrum Sportu Walki. Mamy to miejsce, mamy sprzęt, mamy liny, są sztangi, rzucamy, jedziemy. Dużo zawodników w Polsce nie stawia w ogóle na ten typ przygotowania siłowo-wytrzymałościowego. My postawiliśmy na to bardzo dużą wagę, do tego przystawiliśmy i jak widać przynosi to efekty. No cieszy to, że masz nowych zawodników, którzy zdobywają trofea, ale też fajnie, że nie zawodzą ci starzy wyjadacze. Krause, Mateja, cały czas na wysokim poziomie. Bigus, tak. Bigus też brąz, prawda? Zgadza się. Mhm. Kolejnym zaskoczeniem też tak tutaj wyżej wspomniany przez ciebie Nikodem Bigus, który pierwszy rok był juniorem. Wyszedł, dwie pierwsze bardzo ciężkie walki z seniorami, nie przestraszył się. I też zrobił swoje, tak? Medal przywiózł. Tak, tak. Jakie masz plany teraz na najbliższy czas? Najbliższe plany na najbliższy czas. Mistrzostwa Polski. Low kick w kwietniu, junior, senior. W Nowym Targu. Bardzo daleko. Przez to sporo wyrzeczeń kosztowało. W międzyczasie Mistrzostwa Polski. Czy nie wiadomo jeszcze dokładnie, nie jest dopięty jeden turniej, to są Mistrzostwa Polski Kadetów, bo się zmienił organizator i nie wiemy, czy będą w Warszawie, czy gdzie indziej. Na pewno Mistrzostwa Polski Senior, Junior, Low Kick, czyli w tych formach ringowych, gdzie się walczy bez koszulek, to jest taka informacja dla tych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, że w formułach matowych się walczy w koszulkach, w formułach ringowych się walczy bez koszulek, tak?
Będzie Rimini? Rebelia nas przyzwyczaiła, że jeździ na Puchar Tak, Świata. Chcemy jechać do Rimini. Właśnie jesteśmy składamy oferty do hoteli. Sprawdzamy, na ile jest nas stać finansowo sobie pozwolić, żeby tam pojechać, na ile dni. Chcemy bardzo pojechać do Rimini. I no zobaczymy, co reszta roku przyniesie, bo są jeszcze takie zawody, że mistrzostwa województwa pomorskiego, mistrzostwa jakieś małopolskie, nie wiem. Chcemy jeszcze kilka sesji sparingowych zrobić w ramach przygotowań do mistrzostw Polski w low kicku. Chcemy zrobić w Katowicach u takiego naszego zaprzyjaźnionego trenera kadry narodowej. Chcemy pojechać jeszcze w dwa miejsca. Chcemy się bardzo rzetelnie do tego przyjechać. To jest taka nasza perełka, ten low kick, ponieważ Mikołaj zrobił brązowy medal na Mistrzostwach Polski w zeszłym roku. Kamil Mateja był bardzo blisko. Chłopaki postawili to sobie, żeby w tym roku zrobić rewanż i przywieźć te medale najlepszego kruszcu. A jeszcze wracając do Rimini, wiesz, kogo zabierzesz? Czy może nie chcesz powiedzieć na te mistrzostwa? Na pewno pojadą wszyscy mistrzowie Polski, to jest pewne. To jest pewne i cały nasz stary skład. No, nie wiem, czy będę ryzykował zabierając jakieś osoby, że tak powiem, świeże. Tutaj na treningach u nas wszyscy ci, którzy bardzo ciężko pracują, pokazali efekt w postaci medalowej na Mistrzostwach Polski i chcę te wszystkie osoby zabrać do Rimini. Mateusz, ten sukces cię zmotywował do dalszej pracy? No oczywiście, że tak. No, teraz trochę przerwy, ciężkie treningi i ruszamy na Rimini. No, no i super. No, myślę, że tym akcentem możemy skończyć. Gratuluję mistrzostw, rewelacyjnego wyniku. Tobie pierwszego mistrza Polski. No, podejrzewam, że jak tak dalej pójdzie, to się na tym nie skończy. Jak takim tempem będziesz gdzieś te kolejne szczeble zdobywał. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.